Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Nadszedł czas na przetestowanie, skonfrontowanie z rzeczywistością podkładki Rokat Taito M wersji Control. Zobaczycie w tym filmie, jak sobie poradziła w testach, czy jest warta swojej ceny i jak jest wykonana. Pamiętajcie, że ceny tej podkładki sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem bez zbędnego przedłużania zapraszam na recenzję. Przed nami podkładka pod mysz Rokat Taito. Naprawdę bardzo dobrze wykonana podkładka. Przede wszystkim, co mnie w niej urzekło, to też bardzo fajna wizualnie, atrakcyjna. Oczywiście pasuje pod urządzenia Rokata wizualnie, ponieważ tam też mamy często kolor niebieski przewijający się. Natomiast logo producenta i obszycia wyglądają bardzo ładnie. Co do specyfikacji, podkładka jest dość duża, jest to rozmiar M, jest to typ Control. Tak więc powierzchnia stawiająca lekki opór. Jak już słyszycie, jest tarcie. Jeśli chodzi o wymiary, to jest naprawdę duża. 400 mm mamy szerokości i 320 wysokości. Natomiast grubość to jest, co ciekawe, 3,5 mm. Nie 3, nie 4, a 3,5. Od spodu mamy solidną warstwę antypoślizgową, co sprawia, że ta podkładka naprawdę trzyma się biurka jak przyklejona. Tak więc to jest dla mnie bardzo ważne i za to ma u mnie ogromny punkt. Jak widzicie, brzegi posiadają bardzo ładne obszycia, co oczywiście zwiększa trwałość podkładki, zabezpieczy ją przed zniszczeniem brzegów, po prostu przed uszkodzeniami. Tutaj mamy taką metkę Rokata oraz mamy oczywiście to logo w prawym dolnym rogu, które w niczym nie przeszkadza, ponieważ mamy do tego jeszcze ogromną powierzchnię do użytku, tak więc logo w żaden sposób nie przeszkadza w graniu. A co do struktury, zobaczcie, jest to taka delikatnie chrupowata powierzchnia, która stawia opór. Producent przekazuje nam, że ta podkładka posiada powierzchnię, która przetrwa naprawdę długo, bardzo wytrzymałą oraz że podkładka zapewni pełną kontrolę. No cóż, sprawdźmy to w testach. Na początek pójdzie myszka od Rokata, czyli Rokat Taion. Bardzo fajny gryzoń swoją drogą. I mamy tutaj laserowy sensor. Za chwilkę rozpoczynamy testy. I pierwszy test odbędzie się przy rozdzielczości 400 dpi. Tak więc zaczynam. No dobrze, przy 400 jest naprawdę fajnie, chociaż dla mnie osobiście troszeczkę za mała rozdzielczość. Włączymy 800 i sprawdzamy. No też kursor podąża tam, gdzie chce. I tak czy przemieszczam na boki, czy w górę i w dół, jest naprawdę dobrze. I czas na 1600. No i o dziwo, 1600 też całkiem fajnie wyszła. Spróbujemy jeszcze coś napisać, zobaczymy, jaka jest precyzja. Chociaż oczywiście myszka profilowana pod prawą dłoń, więc troszeczkę może ściągać na jedną stronę. Napiszemy logo producenta. Ok, jak na 1600 dpi wyszło całkiem dobrze, więc precyzja jest. Ok, mamy Zeusa i ponownie zaczynamy od 400. O, w tym przypadku bardzo powoli ten kursor nam idzie. Są oczywiście niuanse, ale samo zachowanie jest naprawdę dobre. Przestawiamy na 800. Dobra, jest ok.
i robimy jeszcze 1600. Również bardzo dobrze. Spróbujemy coś napisać. Dobra, to co mówiłem, profilowana mycha ściąga trochę na jedną stronę, natomiast precyzja według mnie bardzo dobra. No i trzeci gryzoń, Bloody V5. Lecimy z testem. Dobra, powiem Wam, że naprawdę fajnie przy 400. Przełączamy na 800. No dobrze, bardzo ładnie. I 1600. Powiem Wam, że poziom tej kontroli jest naprawdę fajny. I ponownie piszemy. No i bardzo ładnie wyszło. I moi drodzy, podsumowując test, jak widzieliście, wszelkie testy trzema myszkami, dwoma laserowymi, jedną optyczną, wyszły naprawdę dobrze. Powierzchnia jest taka, jak powinna być w podkładce Control, czyli stawia opór, natomiast nie powoduje, że ta myszka nam się zatrzymuje na podkładce, tak więc bardzo fajnie. Co do samej podkładki, przede wszystkim jest duża, więc czy gramy na wysokich DPI, czy na niskich, wystarczy nam w zupełności. Ogromną zaletą jest oczywiście bardzo dobra przyczepność podkładki do podłoża oraz sam jej design i jakość wykonania. Bardzo dobrej jakości szwy, fajne logo, wygląda podkładka super i w praktyce sprawdza się również świetnie. Ze swojej strony myślę, że mogę polecić podkładki firmy Rokat, naprawdę bardzo fajne, natomiast Taito w tej chwili, jeśli chodzi o tego producenta, wskakuje na pierwszą pozycję, moja ulubiona podkładka od Rokata. Tak więc to jest chyba dla niej najlepsza rekomendacja. To by było na tyle w dzisiejszym teście. Ceny podkładek sprawdzicie sobie w opisie filmu. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na mojego Facebooka oraz codziennie na kanał, ponieważ codziennie jest nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!